Dzisiaj mówiliśmy o powołaniu. Piotr mówi o powołaniu. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy powołani do różnych rzeczy, bo nam powołanie często się kojarzy z czymś wielkim, z kaznodzieją, który przemawia do dziesiątek tysięcy, a często powołanie to jest służba, której być może nie widać, a która jest bardzo cenna. Służba techniczna, służba uwielbienia, służba przygotowania kawy, herbaty, służba posprzątania i tak dalej. Różnych tych służb jest wiele. Do różnych rzeczy nas Bóg powołuje, a jeżeli nie wiemy, do czego nas powołuje, to warto się przyłączyć, popatrzeć, co innego ludzie robią i przyłączyć się i popatrzeć, a może będę miał swoje powołanie. Warto w ten sposób popatrzeć. Ja się przyłączyłem do grona studentów, bo też nie wiedziałem, do czego Bóg mnie powołuje. Nie wiem, co dalej z tego wynika, ale zachęcam. Kiedyś jeden z braci starszych w Świnoujściu mnie zachęcał, mówi, słuchaj, studia to taka wisienka na torcie. Mam teraz 45 lat i też okazuje się, że w tym wieku można się uczyć, ale ja bym powiedział, że te studia to trochę inaczej, że tak jak wcześniej widziałem Biblię taką czarno-białą, to teraz mi pokazują kolory tej Biblii. I nie powiem, że widzę już wszystkie kolory, tak bardziej trochę tych kolorów widzę pastelowo, ale już widzę coś tam więcej, więc zachęcam. Jeżeli ktoś się zastanawia, co dalej, to zachęcam. Także dzisiejsza audycja zawierała lokowanie. Być może trzeba było poprosić rektora Włodka Tasaka, żeby tu przyszedł i zareklamował WBST. Natomiast ja zachęcam. Jeżeli ktoś się zastanawia, to zachęcam, żeby spróbować i dowiedzieć się trochę więcej. O czym dzisiaj będę mówił? No, na wstępie mówiliśmy o zesłaniu Ducha Świętego. Ja też będę mówił o czymś, czego nie widać, ale co wpływa na nasze działanie. Przerabiamy dalej list do Filipian i fragment, który dzisiaj będziemy przerabiać, to jest 4:8-9. Nie wiem, czy będzie wyświetlone. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Taki fragment na dziś. Żyjemy w czasach, w których dużo myślimy. Jest takie modne teraz myślenie o swoim zdrowiu, o tym, żeby być fit, o żeby ćwiczyć. Dużo czasu poświęcamy na to, żeby myśleć, co kupimy, jak to będzie wpływało na nasze zdrowie, czy ma to dużo kalorii, czy to jest zdrowe, czy to jest ekologiczne. A jeżeli już nawet sobie pozwolimy na kupienie czegoś mało zdrowego, przysłowiowego pączka, to się często zastanawiamy, a ile ja będę musiał poświęcić czasu, żeby to spalić. Ile ćwiczeń, za chwilę otwierają siłownie, więc będzie okazja po tej kwarantannie, ale ile czasu na to będą się poświęcić? Dużo myślimy o naszym ciele. A teraz trudniejsze pytanie. Co robimy z naszym umysłem? Czy karmimy nasz umysł? Czy stosujemy być może jakiś post? Może jakąś dietę dla naszego umysłu? Czy weryfikujemy to, co do siebie wpuszczamy? Wszechogarniające media ładują w nas różne rzeczy, pokazują nam różne rzeczy, różne myśli do nas docierają i nie da się ukryć, że one mają na nas wpływ. I teraz pytanie, czy my je w jakiś sposób filtrujemy? Czy zastanawiamy się, czy warto w pewne rzeczy wchodzić, czy nie? Czy przez chwilę się nad tym zastanawiamy? I te myśli, obrazy, które do nas docierają, tak jak filmy, mają na nas wpływ. Czasami po obejrzeniu filmu, daj Boże, o jakimś misjonarzu myślimy, a może rzucić to wszystko i wyjechać do Afryki i tam służyć. Daj Boże za takie powołanie. Ale czasami są filmy, które wpływają na nas przez całe życie. Jak sobie przygotowałem tą część, tak myślałem sobie o filmie, który do dziś pamiętam, a który widziałem, nie wiem, z 30 lat temu. No nie był to chrześcijański film, ale wywarł na mnie wpływ i do dziś go pamiętam. Nie wiem, czy pamiętacie taki film Koszmar z ulicy Wiązów. No, pewno niektórzy kojarzą film tam o Freddy. Ja pamiętam, że jak obejrzałem ten film, to bałem się, jak zamykałem oczy, to widziałem obrazy z tego filmu. Jak szedłem do piwnicy po
no tak się kiedyś chodziło do piwnicy po ziemniaki, po kompot, to pamiętam, że po prostu gwizdałem, żeby zagłuszyć swoje myśli, żeby nie myśleć po prostu. Jak gasiłem za sobą światło, jak już jeden kompot, jak gasiłem to światło, to biegiem do domu, bo za każdym rogiem czaił się ten przysłowiowy Freddy Krueger. Także takie obrazy mają na nas wpływ. To ma wpływ na nasze myślenie. I dzisiejszy fragment mówi o tym, o czym mamy myśleć. Dzisiejszy fragment można podsumować o tym, że pilnuj swoich myśli, bo co wewnątrz, to często i na zewnątrz. I zanim zaczniemy omawiać ten fragment, to warto zauważyć, że Paweł, który pisze ten list do Filipian, siedzi w więzieniu. To nie jest sprzyjające miejsce do dobrych myśli. A w tym fragmencie, który czytamy, który przerabiamy, tam od wersetu 2 do teraz 9, to on mówi o radości. Człowiek, który siedzi w więzieniu, mówi do nas o radości, mówi do nas o trosce, a właściwie o tym, jak się nie troszczyć. Mówi do nas o powierzaniu próśb Bogu i o pokoju Bożym. Później przechodzi do tego właśnie fragmentu dwóch wersetów, które dzisiaj przerabiamy, a później jest podsumowanie i podziękowania. Widać, że to jest końcówka listu, a zazwyczaj na koniec mówi się o bardzo ważnych rzeczach. Jak czytam ten fragment, to widzę, że to jest końcówka listu. Być może w Biblii Warszawskiej jest wreszcie, bracia, tak może nieszczęśliwie, ale jak sobie popatrzyłem na inne tłumaczenia, popatrzyłem sobie na przykład na Biblię Tysiąclecia, tam jest w końcu bracia. Wszystko, co jest prawdziwe i te wymienione wszystkie przymioty, to miejsce na myśli. W Biblii Jakuba Wójka jest na ostatek bracia. Cokolwiek jest prawdziwego, to obmyślajcie. A w przekładzie toruńskim jest na koniec bracia. Tylko co jest prawdziwe, o tym rozważajcie. To pokazuje, że to jest końcówka listu i chce przekazać nam autor coś bardzo istotnego. Ja tak sobie myślę, że on chce nam powiedzieć, pamiętaj mówić o tym, myśleć o tym, co jest prawdziwe. Pamiętaj myśleć o tym, co jest poczciwe. Pamiętaj o tym, co sprawiedliwe. Pamiętaj myśleć o tym, co czyste. To taka obraz mi powstaje, takiego rodzica, który odprowadza dziecko na obóz wyjeżdżające pociągiem i kiedy stoi to dziecko już w oknie tego pociągu i rodzic na koniec co mówi? Pamiętaj, bądź grzeczny, pamiętaj, słuchaj się pani, pamiętaj. Czyli na sam koniec przekazuje te najważniejsze rzeczy, żeby to dziecko pamiętało. I tutaj autor tego też chce nam coś powiedzieć bardzo istotnego. I to słowo myślcie, wreszcie bracia, myślcie, w innym, w dosłownym tłumaczeniu jest skupiajcie się. To trochę bardziej oddaje, że to nie jest takie zwykłe myślenie. W tych innych tłumaczeniach, których czytałem, jest jeszcze obmyślajcie, rozważajcie. Pomyśleć, to ja sobie mogę o jutrzejszym dniu, że jutro jest poniedziałek, wstanę, pójdę do pracy i położę się spać. To sobie pomyślałem. Ale osoba, która rozważa ten dzień, to myśli o której wstanie, co zrobi, co ma do zrobienia, co po pracy będzie musiała zrobić i tak dalej, i tak dalej. Rozważa go i rozmyśla o tym, a nie tylko sobie pomyślała. Więc tutaj bardziej bym się skłonił do tego, żeby właśnie więcej. I teraz pytanie, co my robimy? Czy my tylko myślimy, czy raczej skupiamy się? I na czym się skupiamy? I co robimy, żeby się skupić? Bo dla niektórych, żeby się skupić, potrzeba ciszy. Dla niektórych potrzeba pójść do lasu, żeby sobie pomyśleć. Różne są formy. Pytanie, co robimy, aby wspomóc te Boże myśli w nas? Jaki sobie taką dyscyplinę duchową wypracujemy, aby to kształtować? Generalnie my lubimy bardzo dużo myśleć, to chyba dobrze, ale kiedyś czytałem takie opracowanie, ono dotyczyło kobiet, ale to myślę, że wszystkich, że 1/3 naszych myśli jest skupiona na rzeczach, które nigdy nie nastąpią. Rozważamy rzeczy, problemy i tak dalej. I tu nie mówię o przezorności, kiedy przewizujemy, ale po prostu myślimy o pewnych rzeczach, które angażują nas bardzo, a one nigdy nie nastąpią.
Jedna trzecia naszych myśli jest skupiona na rzeczach, które ładujemy się takimi rzeczami. Pytanie, o czym powinniśmy myśleć. A może pomyśleć w ten sposób, że łatwiej jest nie myśleć. Postanowię sobie, nie będę myślał. Nie będę myślał o złych rzeczach. Nie będę myślał o pokusach. No można tak postanowić. To teraz takie doświadczenie. Kto chce, to niech zamknie oczy. Kto chce, to nie. Powiem wam słowo i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właściwie dwa zdania. Nie myślcie o żółtej cytrynie. Albo nie myślcie o czerwonym samochodzie. Udało się wam nie myśleć? Nie da się. Tak jest skonstruowany nasz mózg, żeby co o czymś nie myśleć, to musimy sobie najpierw to wyobrazić, żeby temu zaprzeczyć. Inaczej się nie da. Prawdopodobnie jak myśleliście o cytrynie, to widzieliście tą cytrynę, a niektórzy być może, tak jak ja, ślina napłynęła do ust, bo poczuliście jej smak. A jak myśleliście, nie myśleliście o tym czerwonym samochodzie, to większość z was pewno zobaczyła jakieś czerwone Ferrari. Więc niemyślenie, próba niemyślenia o czymś nie jest rozwiązaniem. Bo tylko nas nakręca i powoduje, że jeszcze bardziej o tym myślimy. I często jeszcze bardziej się denerwujemy, że mieliśmy o tym nie myśleć, a my ciągle o tym myślimy. Ile to wieczorów i nocy spędziliśmy na wmawianiu sobie, nie będę o tym myślał. Albo na myśleniu. I wracając do tego, pilnujmy swoich myśli. Natomiast co zrobić w takim razie, skoro niemyślenie nie działa, skoro to co z tym zrobić? Paweł daje rozwiązanie. Zastąp te myśli. Mówi, myślcie, w ten ósmy werset. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, myślcie o tym, co poczciwe, myślcie o tym, co sprawiedliwe, myślcie o tym, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, co jest godne pochwały. Takie słowa trudne w dzisiejszych czasach, bo niektóre już chyba właściwie nie występują u nas albo są mało używane. Ale co to znaczy godne pochwały? Jak myślicie, że coś jest godne pochwały, to o czym myślicie? Czy wasze myśli, ktoś gdyby usłyszał wasze myśli, powiedział, bardzo dobrze myślisz, one są godne pochwały. Tak rób, to jest super. Czy takie mamy myśli? Każdy z nas wie najlepiej, jakie ma te myśli. Kiedy myślimy o tym, co jest cnotą w dzisiejszych czasach, inne tłumaczenie z greckiego to jest moralna doskonałość, perfekcja, to ciężko myśleć doskonale. Właściwie niemożliwe. Ale kiedy popatrzymy na to słowo, myślcie o tym, co doskonałe, nie doskonale, ale o tym, co doskonałe, to jest dużo lepiej. To nie myśl o głupotach, nie myśl o śmieciach, nie myśl o horrorze, który do dziś pamiętam. Aczkolwiek od tamtego czasu postanowiłem, że nigdy więcej horrorów nie będę oglądał. I rzeczywiście nie oglądałem, bo uważam, że banie się jest rzeczą nienaturalną i nieludzką, więc od tamtego czasu już przestałem oglądać. Ale gdzie weryfikuj, o czym myślisz? Czy te myśli są o doskonałych rzeczach? Bo jak nie, to sprowadzą cię na manowce. Myśl o tym, co chwalebne. Inaczej to jest tłumaczone, że godne polecenia, przychylne. I kiedy myślałem o tym słowie chwalebne, to chwalebne to szukać dobra innej osoby. Jak myślę o swoich dzieciach, to chcę ich dobra. Co robię, co czynię, to dla ich dobra. Być może im się niekoniecznie to podoba. Być może nie do końca tego rozumieją. Podobno to, co do nich mówię, to trafi dopiero za 20 lat do mózgu. Taka jest długa ta droga. Ale to, co staramy się przekazać, to chcemy, żeby było godne polecenia, chwalebne. Mamy troskę o ich dobro. I nasze myśli powinny też być takie, że mają troskę o czyjeś dobro. Mamy myśleć o tym, co jest miłe. Miłe znaczy przyjazne i wdzięczne. A co to znaczy być miłym? To szukać dobra drugiej osoby. To nie szukać podtekstu, nie szukać
rzeczy, które są, mają przynieść szkodę tej osobie. I tak jak w wersecie do Rzymian jest miłością braterską, jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Czy moje myśli są miłe i szukają dobra drugiej osoby? Czy okazuję to, wyprzedzając ją w dobrych uczynkach? Czy szukam dobra tej drugiej osoby? Czy moje myśli są czyste, jak czytamy w dalszym fragmencie? Czyste, inaczej święte, inaczej nieskalane. Czy nasze myśli są właśnie takie? Szukające świętego, szukające doskonałego, szukające tego, co jest dobre dla nas, ale też dla innych. Warto sobie zadawać pytania, jak te myśli nasze wyglądają. I dalej mamy, zacząłem od końca, a dlaczego to się okaże? A czy nasze myśli są sprawiedliwe? Inaczej to jest przetłumaczone bezstronne, postępujące właściwie. Czy nasze myśli są obiektywne? Czyli jeżeli myślimy o jakiejś sprawie, to myślimy z perspektywy swojej, bo moja jest racja, czy myślimy obiektywnie? Czy potrafimy stanąć z boku, popatrzeć na tą sytuację, być może zastanowić się, a może nie mam racji? Może argumenty tej drugiej strony są też istotne. Czy potrafię w ten sposób taki bezstronny poszukać rozwiązania? Jak myślę o tym, to przychodzi mi na myśl król Salomon, który miał ciężki orzech do zgryzienia, kiedy przyniesiono, dwie kobiety przyniosły mu dziecko i kazały mu bezstronnie rozsądzić, czyje jest to dziecko. Ciężka sytuacja. Jego zadaniem było podjąć decyzję bezstronnie, bez przychylania się do którejś ze stron. Podjął ją właściwą. To jest właśnie takie sprawiedliwe, bezstronne ocenianie. Sprawiedliwe, inaczej też Boże znaczy. Fragment z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 30 werset. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Sprawiedliwy znaczy zgodnie z wolą Bożą. Czy nasze myśli krążą wokół tego, co jest wolą Bożą? Dzisiaj mówiliśmy o powołaniu. Może powinny krążyć wokół tego, do czego Bóg nas powołuje, co jest wolą Bożą, bo każdego z nas do czegoś powołał. Tak jak członki w ciele każdy do czegoś służą, tak i my też każdy do czegoś jesteśmy powołani. Myślcie o tym, co poczciwe, zbliżamy się do końca, poczciwe, inaczej szlachetne, szanowane, czcigodne, honorowe, poważne, dostojne. I zastanawiałem się nad tym, bo to słowo poczciwe to tak bardziej się kojarzy z jakimś poczciwym staruszkiem niż z czymś istotnym. I to słowo honorowe bardzo mnie zastanowiło. Poczciwy bądź honorowy. Być może młodzież nie do końca to słowo rozumie, co w dzisiejszych czasach znaczy honor. Być może ja też nie, ale w czasach moich rodziców, a na pewno moich dziadków, honor to było coś bardzo istotnego. Honor to często oznaczało oddać życie za kogoś, oddać życie za ojczyznę, oddać życie za jakieś ideały. Honor oznaczało dotrzymać słowa nawet ze szkodą dla siebie, bo takie było honorowe podejście. I teraz pytanie, czy nasze myśli idą też w tym kierunku? Czy myślimy o rzeczach poważnych, tak jak tu jest inne tłumaczenie, o rzeczach czcigodnych, o rzeczach poczciwych? I na koniec Paweł, a właściwie pierwszy, mówi, myślcie o tym, co jest prawdziwe. Ja wziąłem to na koniec, ale to jest na samym początku i wydaje się, że nie przypadkiem Paweł wymienia to jako prawdziwe. Bo jak poszukałem sobie, gdzie to słowo prawdziwe występuje w Biblii, to znalazłem parę fragmentów, ale dwa zwróciły moją najbardziej uwagę. Po pierwsze, w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 14 werset. Odpowiedział Jezus i rzekł im, chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem, dokąd idę
lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. A kolejny werset to Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 werset, i to chyba wszyscy znają. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Mówiąc o prawdzie, Jezus mówił po prostu o sobie. Jeżeli mamy myśleć o tym, co prawdziwe, o tym, co autentyczne, o tym, co realne, myślmy o tym, myślmy o Chrystusie. Tam lokujmy swoje myśli. Być może brzmi to górnolotnie, ale skupiając wokół tego myśli, pomijamy myśli o tych rzeczach nieistotnych. Do tego Paweł nas zachęca i do rozwoju w tym, bo to nie jest łatwe. Ja nie chcę teraz powiedzieć, że my jako chrześcijanie mamy jedyną książką, którą czytać, to jest Biblia, a jedyne rzeczy, które mamy w internecie oglądać, to są kazania na YouTubie pastorów. Aczkolwiek rzeczywiście jest ich coraz więcej. Ten koronawirus przysłużył się rozwojowi i rzeczywiście mamy wybór, bo w tym momencie można oglądać, nie wiem, z 10 nabożeństw, a później sobie można je odtworzyć. Także to też jest, można powiedzieć, błogosławieństwo w tym, co się wydarzyło. I myślę, że już tak zostanie, że będzie tego dużo więcej w internecie, że to nie zaginie. Ale zobaczcie, że ten pierwszy werset, szukajcie, myślcie o tym, co jest prawdziwe, skłania nas do właściwie jednego, do dwóch słów, do Jezusa Chrystusa. To w Nim wypełnia się to, co jest prawdziwe, to, co jest poczciwe, to, co jest sprawiedliwe, to, co jest czyste, co jest miłe, co chwalebne, co jest cnotą, co jest godne pochwały. To mi przynajmniej pozwala zrozumieć ten werset, który jest w Koryntian, o myśli Chrystusowej. Co to jest ta myśl Chrystusowa? To jest ta myśl, która prowadzi mnie do Chrystusa. Ta, która daje mi siłę do życia, która wypełnia mnie i która pozwala mi myśleć o tym, co mówiliśmy. Apostoł Paweł w tym 8 wersecie mówi o myśleniu, a myślenia nie widzimy, co kto ma w sercu. Natomiast widzimy to, co ludzie robią. I to jest ten werset 9, w którym jest napisane: czyńcie to, czego się nauczyliście. W innym tłumaczeniu: ćwiczcie to, czego się nauczyliście. To pokazuje, że to nie jest jednorazowa sytuacja, ale żeby to wprowadzać w życie. I to, co mamy, to, co myślimy, mamy przełożyć na działanie. Żeby to nie skończyło się na naszym myśleniu, ale żeby poszło krok dalej. Paweł udzielił Filipianom instruktażu. Powiedział im, pokazał im. Także to nie była teoria. Zobaczcie, że on powiedział do nich, co się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. To nie była teoria, że im powiedział: słuchajcie, o tym przeczytacie w podręczniku młodego chrześcijanina na stronie 5, a o tym na 9. A to sobie doczytacie. Oni to wszystko widzieli. Także on się odwołuje do swojego przykładu, pokazując im, że to jest możliwe. Pytanie, jak my, czy bierzemy takie przykłady, czy jesteśmy przykładem tego, że co myślimy, to też robimy. Czy to jest zachętą? I czy przyjmujemy to? Bo to, że słyszymy, to, że uczestniczymy w nauczaniu, nie znaczy, że to robimy. Taka historia z Ewangelii Mateusza. Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział, odpowiadając, rzekł: tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Odpowiedzieli Jezusowi: ten drugi. I teraz pytanie, czy my nauczyliśmy się to, co słyszeliśmy, to, co widzieliśmy i czy to wykonujemy, czy to przyjęliśmy, czy jesteśmy do tego przekonani i to robimy? Bo nie wystarczy tylko usłyszeć, a trzeba to pokazać.
Pytanie takie podsumowujące trochę. Czego nauczyliśmy się dzisiaj od Pawła? Czego nauczyliśmy się dzisiaj od Jezusa? Czy widząc te rzeczy, czy bierzemy przykład i czy takim przykładem jesteśmy? Ciekawa jest końcówka 9 wersetu. Jakby to młodzież powiedziała, ma taki bonus, że jak będziesz tak robił, to co w wersecie 8, czyli będziesz myślał, efektem tego będzie twoje działanie, to się przełoży, a owocem tego będzie co? A Bóg pokoju będzie z wami. Czytaliśmy na poprzednich kazaniach, słuchaliśmy na poprzednich kazaniach o pokoju Bożym. Co to jest? Ludzie tego szukają w dzisiejszych czasach. Szukają tego pokoju, spokoju, odetchnienia. I tu Paweł daje rozwiązanie. Myśl, pilnuj swoich myśli. Myśl o tym, co robisz w swoim życiu. Myśl o tym, co sprawiedliwe, co poczciwe, co chwalebne, co miłe, co jest cnotą, co jest godne pochwały. I rób tak. A Bóg pokoju będzie z tobą. A owocem tego, tak jak czytamy w Galacjan, owocem jest pokój. Owocem ducha będzie pokój. Tego szukamy, wiem, każdy z nas. Dlatego zachęcam, aby to robić. Podsumowując, ja dużo nie potrafię mówić, więc podsumowując, zastanów się, gdzie krążą twoje myśli i co z tymi myślami robisz. Pamiętaj, że one wpływ na ciebie mają, ale poddając je jedynemu prawdziwemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, On da ci, wyposaży cię do tego, aby żyć tak, jak tutaj czytaliśmy i myśleć tak, jak tutaj czytaliśmy. W Ewangelii Mateusza Jezus zachęca nas: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na mnie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Ten fragment: znajdziecie ukojenie dusz waszych. Parafrazując, znajdziecie ukojenie myśli waszych. Tego sobie i wam życzę na każdy dzień, aby te myśli kierować we właściwym kierunku, aby znaleźć to ukojenie. I to ukojenie jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Do Niego przychodźmy, a On nas tym wypełni. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitw, być może krótkich, dziękczynnych do naszego Pana.